Michalska i Małgorzata Hutek. W tym miejscu Uwielbienie jest aktualnie stowarzyszeniem. Jako stowarzyszenie działa od roku oficjalnie, ale wcześniej działaliśmy tak w taki mniej zorganizowany sposób. Wywodzimy się ze wspólnoty trójmiejskiej formacji Uwielbienia. Najpierw spotkaliśmy się tylko na modlitwie, a później poczuliśmy, że chcemy, żeby wyjść z inicjatywą gdzieś na zewnątrz. Najpierw działaliśmy u Salezjanów w Rumi, później trochę u jezuitów w Gdyni, a ostatecznie trafiliśmy tutaj i już od jakiegoś czasu jesteśmy. No i chcemy tutaj wspólnie coś robić, ale nie tylko na terenie tej parafii, ale na terenie całego Trójmiasta. Sami nie mamy żadnego zespołu, na każdą akcję organizujemy skład. W zależności od tego, co to jest. Na rekolekcje przygotowujemy zespół, który posługuje w trakcie rekolekcji. Podczas Uwielbienia 24 ściągamy 24 zespoły, które działają na terenie tego miasta i gdzieś tutaj w okolicach. Więc to wszystko zależy od specyfiki akcji. Staramy się właśnie działać w taki sposób, by te zespoły, tych muzyków, którzy są, jakoś inspirować do działania. Dawać takie pole właśnie do integracji tutaj tych trójmiejskich muzyków, żeby mieli okazję się spotkać, poznać, żeby może z tego wypłynęły jakieś wspólne inicjatywy, ale też po to, żeby się zainspirować, żeby posłuchać, jak robią to inni, że można i trzeba do kościoła wprowadzać muzykę profesjonalną, że to nie jest tak, że kościół jest miejscem, gdzie może stanąć każdy, niezależnie od tego, czy potrafi grać, czy śpiewać, czy nie. Tylko chcemy kłaść wagę, że to jest ważne, że trzeba się rozwijać, trzeba dbać o tą muzykę w kościele, bo to jest nasza modlitwa i jesteśmy jako muzycy za to odpowiedzialni. Przyjemność prowadzić warsztaty, gdzieś w jakiś sposób próbować, inspirować, nie nazwałabym tego do końca może takim głoszeniem, ale gdzieś dzielić się moim doświadczeniem jako muzyka zawodowego, także grającego muzykę chrześcijańską. Przyznam szczerze, że jestem tutaj już po raz drugi, więc traktuję już trochę Gdynię jak mój drugi dom. I jestem zakochana absolutnie w tym miejscu. Natomiast jeśli chodzi o same warsztaty, myślę, że to jest troszeczkę tak nawiązując do tego wcześniejszego pytania, myślę, że specyfika bycia muzykiem, też pracy nad sobą jest troszeczkę odmienna od innych zawodów i innych specjalności. Jako muzycy jesteśmy, przynajmniej tak było w moim przypadku i w przypadku dziś ludzi, których znałam, dosyć mocno skoncentrowani na sobie. Jest to dosyć taki duży właśnie nacisk na samorozwój, samorealizację, ale ja tak miałam wrażenie też, to powoduje pewnego rodzaju zamknięcie się na relacje i
i te relacje gdzieś takie są bardzo płytkie, wchodzimy w nie w taki sposób powierzchowny, spotykamy bardzo dużo osób na swojej drodze, więc to też jakby uniemożliwia nam gdzieś nawiązywanie aż tak głębokich relacji ze wszystkimi. Natomiast myślę, że takie miejsce jak to, ono pozwala, daje, jest taką platformą do spotkania się muzyków, którzy mają doświadczenie Pana Boga, odnajdują w sobie pragnienie uwielbiania Go, służenia innym i też gdzieś borykają się z podobnymi problemami, z problemami stricte życiowymi, chociażby finansowymi, ponieważ no to jest też jeden z aspektów, o których mam wrażenie, czasem się zapomina, chociaż teraz już chyba coraz głośniej i rozważniej się o tym rozmawia, że to jest także zawód tych ludzi, że większość tych ludzi, którzy grają, którzy uwielbiają, także z tego żyją. I myślę, że tak jak w przypadku plastyków, malarzy, nikt nie każe im tego robić za darmo. Nikt nie poszedł, by powiedział, nikt panu tutaj zrobi witraż za darmo. I nie jest to niczym dziwnym absolutnie. To tak samo w przypadku muzyków. Myślę, że trzeba inwestować w naszych muzyków, bo to im pozwala na rozwój. Bo gdzieś zamykając im drogę też do wsparcia z takiego dzisiaj no, po prostu finansowego, to tak naprawdę z czego oni mają brać pieniądze na rozwój, na to, żeby byli coraz lepsi, a także ten czas. To jest bardzo potrzebne, żeby mieć ten czas i wolną głowę do tego, żeby rozwijać się. Był to pierwszy koncert nasz wspólny z repertuarem autorskim, bo każda z nas działa indywidualnie, gdzieś ma swoją drogę muzyczną, natomiast to spotkanie właśnie w Gdyni jest dla nas takim początkiem, mam nadzieję, jakiegoś takiego dłuższego projektu. Dla mnie od strony wykonawczej naprawdę byliśmy bardzo zbudowane też muzykami, ponieważ przyjechałyśmy i współpracowałyśmy muzykami tutaj z Gdyni. Byli wspaniale przygotowani. To naprawdę jest taka wielka radość, kiedy przyjeżdża się i wie, że ktoś pracował nad tym materiałem. Poza tym też wspaniałe nagłośnienie. No i ilość osób w kościele nas tak miło zaskoczyła. Dla mnie to takie doświadczenie ogromnej wspólnoty, też wielbienia. Ja jestem zwolenniczką sformułowania, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. I to, że kiedy człowiek żyje, kiedy widzi piękno, jak został stworzony, jak Pan Bóg kocha człowieka. I myślę, że jak najbardziej Dzień Kobiet można wpisać w tą myśl Wielkiego Postu, tego, że Bóg kocha człowieka i zrobił wszystko, żeby z nim być i żeby być najbliżej Jego i żeby w końcu człowiek zauważył to, że jest piękny, cudowny i że jest godzien tej miłości. Myślę, że my kobiety mamy problem dosyć duży z takim dostrzeganiem swojego piękna. Ja to widzę wśród kobiet, z którymi pracuję, ale i rozmawiam, że trudno nam dostrzegać to, że jesteśmy piękne i zawsze szukamy tego potwierdzenia gdzieś na zewnątrz, a Pan Bóg mówi, wszystko jest w Tobie. I mam nadzieję, że ten koncert miał gdzieś taki także wydźwięk. Piękne, jesteśmy piękne, mądre, bo jesteśmy dziećmi Boga. Super, dziękuję bardzo za poświęcenie czasu i życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki. Na taki moment takiego osuszenia, oschłości w swoim sercu, w swoim duchu i ona jest tą, która prowadzi do źródła i jest rosą dla naszego serca. Bądź dla mnie rosą.